Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będziemy wyruszać w podróż. Już tata szykuje auto. Tu jest mój tata, już szykuje takie autko. To jest służbowe. Nie wiadomo, o Boże! My jesteśmy mega zapakowani, masakra po prostu. Będę wyruszał. Ciuchy. Koce. To auto, pokażę wam teraz, jak to auto wygląda z przodu. Leci radio. No i to takie ma z przodu auto. Ja jadę z kimś, ale to jest niespodzianka. Jadę do przyczepy, ale nie takiej to wypożyczone, bo nie mamy haczyka z tyłu. Tylko jadę ten, no taką stojącą jak domek, jak we Włoszech. I wam to pokażę, jedziemy na Hel i wam to pokażę przy morzu, więc widzimy się. Hel to jest taki półwyspa, cały koniec Polski. To jest, i właśnie tam jedziemy na kemping. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest Hel. No i właśnie już wyruszaliśmy, czyli już jedziemy. Czyli 5 godzin i 3 minuty jedziemy. Będziemy. To jest nasza Warszawa. A tak wygląda mój piesek. Tam jest. Chyba nie ma. Śpi. Jak? No? Przed nami są, jest takie BMW fajne. Przed nami jest takie fajne BMW, o tam. A tutaj jest ten mój pies, który śpi. Zgadzać. Nuda i nuda. No, ona wzięłam żarcie, co miałam w domu, na ten, do tej torby, takiej Tesco, tej takiej ceratowej. Co to za mąż? Albo za łącznik, czyli taki spinaczek. I wtedy ci otwiera ta karta, czy tam to coś, z czego pobierasz te zdjęcia, nie? Jestem tak. Zerowany. Zerowany. Przebieg jest zerowany. Jestem po obiedzie z tym, z kimś, ale to w Helu zobaczycie, kto to. Jestem po obiedzie, będziemy ruszać w jakimś mieście. W Ostródzie. No, nie wiem. Tutaj Lulu moja jest. O tutaj, o. Tu jest mama. Tu jest tata. Tu jest lusterko, tak. Tak, mamy stanowisko. To jest Ford Mondeo. No i co? Się widzimy na Helu albo jeszcze w podróży. Jeżdżamy. Taki ma system. Ale jesteśmy jeszcze w podróży. Tylko trzeba wszystko prowadzić. Yes. Co? Teraz takie mamy widoczki. Jesteśmy w Gdańsku. Jakaś poprzeczka.
jakichś samochodów. O samolot. Ej, salon Audi był. To są szkoły. Salony zapraszane na kartę. To jest. Tu jest już nas. Auto sobie jeżdżą. Z tyłu też są auta. Coś było widać, ale może było widać super, a jak nie, to trudno. Tu jest Lutier. Tam jest Trójmiasto. Akurat nas zasłonił. A tutaj jest Trójmiasto. A przed nami Trójmiasto. Były na dole. A za ile będziemy? Za półtorej godziny, godzina 30 minut. Aśka mówi, żeby poczekać. Będziemy za godzinę i 30 minut. No i co? Most był. Nie wiem, jeszcze powiem. Ale przed nami jest mam. I no, jak chcesz tam się podroczyć, to no, powiem. Nie widać tej kurki. Ale mega strona. Więc co, wrócimy się na Helu. Widzę, że dojeżdżamy. To już jest morze, nie jezioro, tylko morze, ani rzeka, tylko morze, morze i raz morze. A po prostu to nie jest tak. Jesteśmy na miejscu, nie jest za ładnie, przyczepa, to jest nasza tamta z brygarków. Chodzimy do tych przedsionek, to jest. Jakieś fajne.
jakieś takie schodki. A na osób, a to zawsze tak. Ale mogę panu pokazać tą paletę. Ila? Weszło to samo. To jest ten budynek. Nasze auto. To jest gości brygadki. Maluchów. Znajomi. Więc tamta jest ściągiem brygadków. Tutaj siadłam przycinek, już więcej już nie ma. A to jest nasze hobby V6, więc nie jest za ładne, nie. A polender co? Tak się. Takie jest życie. Więc co? Do następnego ujęcia. Stało się, że niestety nie będziemy w przyczepie, tylko chyba w jakimś apartamencie, ale też na plaży, bo za brzydki był. Więc co? Widzimy się w tym apartamencie. W jakim kolejnym odcinku? W następnym ujęciu, ostatnim. Tutaj już jesteśmy w apartamencie. Tutaj mamy TV. Pilot do tego leżał w tym czymś. Dobra, kompa jest, szafa. Takie coś, nie wiem nawet jak się to nazywa, bo zapomniałem. Poręcz, łóżka, takie coś. Lustro. Lustro. Widać się na tym ujęciu. Chcesz być na filmiku? Nie. Czekaj, no to... A ty to na YouTube'a rzucasz? No. Bo ja jestem YouTuberem. A to z tego można? Tu jest jakaś szafka. Kolejna. Schodzę z zaboskoda w takich stronach. Zdecydowanie ma lepszy. Tu jest. Halo, reper. Tu jest kolejne TV, większe. Lepsze. O, suszarka. O, parawany są. Parawany na plaży. Fajnie. Parawany. Nie można się kąpać. Suszarka. Ten wietrzak. A wiesz, że nic nie widać? Nie. Jestem w szafie. Poczekaj. Waliczka moje, mama to jest kazetka, takie mam mieszkanko. To są twoje gry, te zabawki. I mama, wiesz, że w szafie są parawany i suszarka na ubranie? No, parawany na plaży. I tutaj, teraz. Ja cię trzeba przymknąć na początku. Nie wiem. Tu jest kuchnia. Kosz małutki, nie wiem po co. Kosz kolejny. To są. Naprawdę musisz wszystko pokazywać. No, poduszka. Ta wygląda kuchnia. Jeszcze łazienkę. Tutaj jest. To pokaż jeszcze środek kibla. Kibelek. I mamy spuczkę taką. Tutaj, co to jest? Prawda. O, tutaj jest ten na roki papieru, fajne rozwiązanie. Gdzie mogę ten sobie tutaj wziąć? Wchodzimy do prysznica. Taki schowak na mydła i tak dalej. Tutaj też na coś. Tutaj też jest taka kampa. Idealne miejsce na brata. To jest prysznic, to jest taki ten. O, fajnie! No. No. Czekaj, muszę. Nie mogę wyjść. O, wyszłam. Tutaj będę otwierał ten teraz. Udałeś. Jak będziesz miał kurtkę, to będziesz. Tutaj mamy ten taras. Ten teraz? Taras. Znaczy się. Ej, tam widzę swój taras.
tutaj też jest teraz sąsiadów. Tam jest teraz małe koleżanki, która jest tutaj. Nawet... Tu jest ten... Tam jest Lulu! Lulu! Tam jest ten, takie budki. I nagle... Kemping był za brzydki i niby było na zdjęciach, że jest ładne, ale okłamali. Więc nie polecam. Muszę coś tam zmazać, ale już nie ma. Dobra. Tu jest, jest krzesło. Tutaj też, tu i tu nasz teraz jest taki. Jak skończysz pokazywać się, to idziemy na plażę. No. Tutaj jest... Tutaj jest ten... Czarność! Tu jest ta rura na deszcz. Tu jest... Są kolejne dwa. Ojoj! O Jezu, nic się nie stało, nic się nie stało. Tu jest Lulu. Dobra. Tu jest taka fajna sztuczna zrobiona. No nie wiem, coś takiego. Więc trzymajcie się. Pa, hej.